Czuję, że jesteśmy bardzo blisko, poza takim małym jednym faktem, że odpuszcza mnie ten taki strach, który towarzyszył mi przez całą... Jak wejdę do wody, to ona mnie... Dobra, to pewnie jakiś gówna. Do góry trzeba było, okej. Niech będzie. Nie. Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Żeby tak uciekać. No bo oni mnie zapierdzielą od tyłu. Zrobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy to w najprostszym możliwy sposób. Tędy. Dobra. Nie! W ślepy zaułek wlazłem. Srał was pies. Sorry. Sorry. Jak z moim życiem? Na czerwono. Dobra, jakaś apteczka by się halo przydała. Dziękuję. No właśnie, w ten sposób ominąłem grom, naprawdę grom tutaj tych potworów. I teraz co najwyżej mogę... Sorry. Ja ich inaczej zrobię. Bo to są te grubasy, które były tam u mnie. Więc ja to zrobię tak i zrobię to. Jasna dupa, czekaj. Goddammit. Chodź tu! Czy to jest najprostszy? Znaczy najprostszy, no jest dużo potworów, ale... Problem jest taki, że ja nie jestem skupiony. To jest, cholera, ten problem, no. Dobra.
Czyli bawimy się tak. O! Którędy wyjdziecie? Jasna dupa. Może to tak nie będzie prosto. Dawaj. Dziadu pierdzielony. Ten jeden padł? Nie, nie padł. Dobra, tu jest ten drugi. Ten jeden, tego jednego udało mi się. Chodź tu, śmieciu. To z tym jednym to już będzie easy peasy. Poszedł? Chodź tu. Chodź, bladzio. Ty no jaki wytrwały. Gdzie on jest? Chodź tu. Teraz padłeś? Śmieciu jeden? Dobra, przeładujmy sobie. To nie było zbyt proste. Znaczy było pewnie proste, wiem, tak. Daj na apteczka. Jak wyglądają? Nie, na razie dobrze. Paliwo do palnika. Wydajna apteczka. I chyba nic więcej tutaj nie mam, nie? A, jeszcze tu mam jedną. Naboje do strzelby. No i bardzo dobrze. Pozbierałem to sobie wszystko. Zatem możemy iść wyżej, prawda? Bo tutaj nic nie mamy. Tak, tutaj nic nie mamy. Cholera, no. To miało iść tak pięknie, tak miałem, wiecie, wszystko przechodzić bez problemu. No bo ostatnio mi się tak udawało. Nie powiecie mi chyba, że tak nie było w Rezydencie, nie? Nawet nie musiałem dużo razy poprawiać. Nie wiem, czy ten pistolet jest na miejscu, czy to jednak to od razu. Co tu jest? Jakieś skarby dostanę? Nie, nie dostanę. Idziemy tędy. Nie lubię przyciskać się przez takie szczeliny, bo nie mam w pełni kontroli nad tym, co zrobię po drugiej stronie. Amunicja do pistoletu maszynowego, wydajna apteczka. Mapa kopalni, proszę cię bardzo. O, i safe. Jak jest safe, korzystamy, wiadomo. Nie wiadomo, co nam odbije. Czy czasem nie padniemy? Safe. To jakaś chałupa. Lalka.
wózek. To zdecydowanie potrzeba teraz tutaj tego. Z nim się czuję bezpiecznie. Gdzieś... Słyszę cię, cholerniku. Dobra, czyli wracamy, moi drodzy, do naszego domu. Słyszę, ale... Nie słyszałem? Znaczy słyszałem, ale nie widziałem. Dobrze. Pewnie tam będziemy musieli iść. Co to jest? Babcia. Szlak by to jasne trafił. Zapomniałem kompletnie o babci. Tu jest zamknięte. No to teraz babcia mi jeszcze... Z babcią mi przyjdzie bardziej. Ja pierdolę. Na ryj mi zaraz gdzieś wyskoczy z tego wózka. W końcu wstanie. Wymordowałem jej rodzinę. Powie mi, że nie, ja ciebie teraz zamorduję. Ty mi zamordowałeś syna i zamordowałeś matkę. Boże, to są te schody, gdzie mi ja po raz pierwszy mnie... zaatakowała. To jest ten dom, gdzie Zoe była i tu dzwoniła Zoe. A tam mnie... Dziewczynko! Spuszczę wzrok na dół. A ciebie nie będzie, dobrze? I teraz na górę. Czy ja mam do niej strzelać? Tu nie, tu. Tu nie. Nic nie jest moją... No właśnie, dlaczego muszę to oglądać? Gdybyś nie napuściła na mnie Mii, to by tego nie było, tak? Dobra, czy coś tu jeszcze mam? Nie, w sumie nie. Czy ja mam tą mapę? Tak, mam tą mapę. Tylko... Kolejna wizja. A może i nie? Sorry, najpierw sobie tu wejdę. Ty i tak tam nigdzie nie uciekniesz, wiesz o co chodzi. Tu znowu nie ma tego bezpiecznika, tu nie ma telewizora. Jak najbardziej, tu nie mogę otworzyć znowu tego przejścia. Szlak by was jasny trafił. Dobrze, teraz podejdę do ciebie. Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. Oh, but you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. Czyli to wszystko nie była Mia. Nie wiem, czy ma mi to poprawić humor. Taka troszkę nostalgia się tutaj wkradła. I to bardzo. Widzicie, że... Podejrzewam... Gdzie ona jest? Jest tutaj. Tu nie otworzę. I'm not playing.
No! Get that away from me! On your health! Leave me! Wiecie co, to ja nie wiem, czy te fotomorgany mogą mnie zabić. Nie mogę tutaj wejść. Czyli muszę iść na strych. Co to jest za lalka? Co ja mam? Nie no, nic nie zrobię z nią. Dobra, przeładujmy sobie. Tu pamiętam, jak ona pierwszy raz mi ja przeszła. Dobra, na razie udaję, że jest Evelyn. Evelyn, moja droga. Jasna dupa. Chodź do mnie. No przecież... No przecież broniłem się, no jak? No przecież, no co? Evelyn, nie pozwoli ci się zbliżyć. Broń się przed jej atakami, jeśli chcesz ją pokonać przy użyciu neurotoksyny E. Chodź tu. To było prostsze niż myślałem, po prostu się znowu bawiłem. No, chyba kpisz. Chyba kpisz. Gin, śmieciu. Co jest to? Nie mów, że znowu zginąłem. No dawaj. No. Nie mam cholernego pojęcia, co robię.
I just want him a family. No, jeszcze mi się. Use it? Chodź. Dawaj! Dawaj, ziomek! Ona chyba ginie. Tam było antidotum. Pamiętacie, tak samo ona zareagowała jak Jack. No i pewnie tak, pamiętając Outlasta, strzelą mi w łeb. I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Ja bym na to bombę jeszcze zrzucił dla pewności. Ale gdzie jest Mia? Mia. You made it. I'm glad. Did I? Agentka Mia. Wybaczyłbym chyba to, że ukryła ten fakt, że jest agentką. Jak dobrze wiemy. Another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. No to kochani, dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Umbrella Corporation po raz kolejny pokazała nam, że nie mają w zamiarze nic miłego dla ludzkości stworzyć, a tylko i wyłącznie broń masowego rażenia, którą będą mogli sprzedać temu, kto da więcej. Evelyn. Czy to było dziecko, czy nie było dziecko, nieważne. Jak zwał, tak zwał. Powodowała w nas pewne sprzeczne uczucia. Z jednej strony dziecko jest takim jakby synonimem, symbolem, o może tak, synonim to złe określenie, symbolem spokoju, szczęścia i takiego dostatku po części, rodziny przede wszystkim. A tutaj automatycznie Evelyn odgrywała inną rolę. Była zgubą, prowadziła do nieszczęść i prowadziła do śmierci. Fajnie to rozmyśle... Znaczy, fajnie to ogarnęli, tak? Fajnie to ogarnęli twórcy.
Powiem wam, cena, jaką zapłaciłem za Resident Evil, za te 12 plus minus godzin gry, którą tutaj spędziłem, jest jak najbardziej adekwatna. Na początku obawiałem się tego, że będzie troszkę ta gra za droga i będzie zwykłym bublem, tak? Ale jednak im dłużej w to pograłem, tym bardziej cieszyło mnie i tym bardziej wciągała mnie fabuła, wciągał mnie klimat tej nieustannej takiej nerwowości, grozy i powrotu de facto do korzeni horroru. Co jeszcze mogę dodać? Polecam, chociaż i tak, ta gra już, jak ja ten odcinek opublikuję, no minie już dosyć sporo od premiery, ale jeżeli ktokolwiek się waha, jeżeli ktokolwiek nadal się waha, czy kupić ten tytuł i ogląda ten film, dobrnął do tego momentu, gwarantuję, że warto. Naprawdę warto. Chyba, że jesteś uczniem, który nie ma pieniędzy, to za 12 godzin gry to raczej nie wydawaj tyle pieniędzy, lepiej sobie obejrzyj gdzieś tam let's play u kogoś. Wiadomo, całkowicie inaczej ten let's play odbiera się u kogoś, a całkowicie inaczej, powiedzmy, wygląda on w twoim wykonaniu, ale no moje zdanie jest takie, a nie inne. Evelyn już nie ma z nami. Evelyn jest wyleczona. Seria Resident Evil w końcu dobiegła końca. I no co, no ja wszystkim osobom, które oglądały tą serię od pierwszego do ostatniego odcinka, dziękuję wam. Dziękuję wam bardzo serdecznie, bo jest to dla mnie duże wyróżnienie. Osobom, które oglądały tą serię wyrywkowo, no, mam nadzieję, że chociaż ocenialiście te filmy. Nieważne, czy negatywnie, czy pozytywnie. Dla mnie najważniejsza jest ocena. Najważniejsza jest ocena, tak? I to, czy wam się podoba, czy nie. Bo bez tego kanał dalej się nie będzie rozbijał. Moi drodzy, alternatywne zakończenie pokażę wam. Gdzieś tam zaraz jak skończę pierdzielić, to będzie ten taki wstępniak, nie, ten taki od Resident Evil'a i będzie już bez mojego gameplaya, tylko taki stricte cichy filmik. Chyba, że będzie długie to alternatywne zakończenie, to wtedy jakoś tam coś dogadam, ale no, zaraz będzie po filmie. No i co? Nie wiem, kiedy opublikuję ten film, więc nie wiem, czy już mam was zapraszać na nową serię na kanale, czy nie, ale to będziecie wiedzieć. To będziecie wiedzieć osoby, które śledzą mój kanał, a jak nie śledzą, no to pamiętajcie, koło subskrypcji macie taki dzwoneczek, który klikacie i tam naciskacie, że chcecie dostawać powiadomienia na bieżąco o moich filmach. Dobra, nie rozgadując się, dziękuję za wspólnie spędzony czas, bawiłem się wyśmienicie przy Resident Evil i czekamy na Outlast 2, który też będzie u mnie na kanale i myślę, że będzie równie dobry, Boże Święty, mów po polsku, Andrzej, i równie straszny. Pozdro, Szeweral. Hej, hej. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? No. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it, both of you. Just go! Mia. Go! My place is here, with her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. And help.
Thank you. I can't believe you chose me. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Well, so. I want to know what all this is about. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the... They came on that. Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! Zoe? Zoe! What the fuck? Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. What? You're not my mommy. Remember? Okay, you bitch. What the fuck are you? Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Hey!
They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed.